Otwórz laptopa i uruchom Poppy Playtime. Hi. Gdzie podziała się Daisy? Pies rzucił się, by znaleźć swoją dziewczynę. Narysuj nowe oczy dla naszej lalki. Niesamowity makijaż, ale za mało włosów. Daisy ma teraz złote włosy. Wytnij nogi z zielonej tkaniny. Nasze spodnie są gotowe. Uzupełnij strój o dopasowany golf. Talię podkreśla welurowy pas. Udekoruj mankiety liśćmi. Wytnij białe płatki. Przykryj taśmą drucianą ramę. Udekoruj obręcz płatkami i cekinami. Daisy dostała kwiatową koronę. O nie! Daisy została przeniesiona do świata Lalilu. Ludzie wokół nie spodziewali się zobaczyć swojej ulubionej postaci z gry. Podeszli do niej. Oto ona. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. O, gdzie ja jestem? Czy mogę zrobić sobie zdjęcie? Daisy zgodziła się na zdjęcie. Niecodziennie spotykasz swoją ulubioną postać. Chcesz poznać mojego mistrza tańca? Nauczymy cię tańczyć. Brzmi interesująco. Chodźmy. Do warsztatu wszedł chłopiec. Zmienimy go w PJ-a. Zdejmij rękawiczki. Nałóż czapkę. Koloryści pracowali nad włosami. Uszyj ubrania. Pasiaste połówki zmieniają się w kombinezon. Przymierz to. Zróbmy buty. Ponadwymiarowo różowe. Narysuj nos, serce i uśmiech. Pod oczami mamy fioletowy makijaż. Na szyi jest kołnierz. PJ zmienił się w chłopca. Czy znajdzie Daisy? Hej, co się stało? Okej, to dość poważne. Zróbmy eksperyment. Nie próbowałem tego wcześniej. Wejdź do środka. Huggy dostroił maszynę. Pojawił się dym. I zamiast PJ-a pojawił się chłopiec. Tak, udało się. Jakie to dziwne. Tylko jedna para? Co dalej? Najciekawszy moment. Ten przycisk spowoduje pojawienie się wehikułu czasu. Gotowy? Pojawiła się lśniąca kopuła. Mam nadzieję, że jest bezpieczna. Przekonajmy się. Powodzenia, mój przyjacielu. Huggy nacisnął pilota i ten wehikuł czasu zabrał naszego chłopca do nowego świata. Pomaluj buty na fioletowo. Podziel plastikową rurkę. Naciągnij koraliki. Przymocuj koła do podeszw. Teraz mamy parę stylowych wrotek. Wypróbujmy je w akcji. Oni ćwiczyli triki na deskorolce. Zobacz moje nowe wrotki. O, są takie szybkie. Super! Nagle na środku parku pojawiła się dziwna kapsuła. Wow! Co to jest? Gdzie ja jestem? O! Jeden z chłopaków postanowił obejrzeć kapsułę. Nagle pokrywa zatrzasnęła się. A! Ej, wychodź, to zbyt niebezpieczne! O nie, wehikuł czasu zniknął. Nie ma go. Teraz nigdy nie znajdę Daisy. Hej, masz kłopoty? Trzymaj moje wrotki, z nimi będzie szybciej. Ale to niezwykłe. Muszę się do tego przyzwyczaić. Dzięki. Powodzenia! PJ ruszył odkrywać miasto. Tutaj może być Daisy. Przyda się styropian. Przyklej papier piankowy. Pomaluj magnetofon. Przymocuj panel przedni z wyświetlaczem. Po bokach znajdują się brokatowe głośniki. Brakuje uchwytu. W magnetofonie znajduje się kaseta. Ciekawe, co to jest? Nauczyciel tańca czekał na swoich uczniów.
Cześć! Hej! Wow, jesteś Daisy! To zaszczyt cię uczyć! Włączę muzykę. Powtarzaj po mnie. Wow, to jest trudne. Świetnie ci idzie. Dzięki. Tak się cieszę. To była dobra zabawa. Daisy zostałaby posłuchać taśm. Fabryka nie ma takiej fajnej muzyki. Wyjmij nici ze starej koronki. Zmieńmy fryzurę lalki. Czegoś brakuje. Przyklej czerwone pasma. Teraz mamy kolorową perukę. Wytnij piankowy okrąg. Pomaluj na czerwono. To zestaw aspirującego komedianta. W parku rozległ się głośny płacz. Dziewczyna płakała na ławce. Daisy nie mogła tak po prostu przejść obok niej. To nie zadziała. Musimy rozweselić tę małą dziewczynkę. Daisy ukryła się za ladą z lodami. Chwila. Tu jest klaun! Hej, dlaczego jesteś smutna? Spójrz na mój czerwony nos. Nie ma potrzeby się smucić. Co? Haha, kim jesteś? Jestem wróżbitą. Wiem, że na pewno nie powiesz nie tym lodom. Chcę czynić więcej dobrych uczynków na tym świecie. Ale musisz się uśmiechnąć. Ta plastikowa kula zmieni się w hełm. Podziel na pół. Przyklej papier piankowy. Pomaluj resztę żółtą farbą akrylową. Zrób latarkę. To światło LED pomoże nam na naszej drodze. Przymocuj ją z przodu. Może jest to zużyty, ale nadal przydatny. PJ wędrował ulicami nocnego miasta. Ups, biedak nie zauważył włazu i potknął się. Hej, kto mnie wzywał? A, mam guza. To ty! Przepraszam, musisz patrzeć pod nogi. Pomogę ci. Dziękuję. Nie widzę nic w tej ciemności. Wiem, kask jest koniecznością. Proszę, to oświetli twoją drogę. Dziękuję. Użyj tego, kolego. Teraz mogę szukać Daisy nawet w nocy. Przygotuj zielone liście. Skręć ramkę z drutu. Dodajmy parę rączek. Połącz obie części. Pokryj wszystko złotą farbą akrylową. Posyp brokatem. Ustaw figurkę na stojaku. Kto zdobędzie to błyszczące trofeum? Zostaliśmy przeniesieni na główny plac miasta. Proszę naszego bohatera, aby pojawił się na scenie. Witam wszystkich! Zasłużyłaś na tę nagrodę! Nasze miasto jest ci takie wdzięczne! Dziękuję, to dla mnie wielki zaszczyt! Bardzo się cieszę! Daisy szybko się uczyła! Osiągnięcia Daisy zostały zauważone i docenione. Ze smartfona wypadły wycinki! Zróbmy plakat. Przyklej części taśmą maskującą. To dla ciebie, PJ. Przepraszam, widziałeś Daisy? Wybacz, nie mogę ci pomóc. Panienko, czy przypadkiem spotkałaś Daisy? Nie pamiętam. Daisy spacerowała po swoim prywatnym ogrodzie. Chcę wypełnić ten świat pięknem. Panienko, co za cudowna obręcz! Przypomina mi moją przyjaciółkę. Widziałaś Daisy? Nie, nie mam pojęcia. Spójrz jeszcze raz, dobrze? Przepraszam, nie znam jej. No tak, robi się beznadziejnie. PJ upuścił papier. Zaczekaj, zapomniałeś plakatu! To dziwne. Przypomina mi kogoś. Zaczynam sobie przypominać. Zrób konsolę z drewnianej płyty. Przyklej joycony i ekran. Krawędzie są lśniącym metalem. Tylko ta konsola może pomóc naszym bohaterom powrócić do świata Poppy Playtime. Chwila, pamiętam!
To bardzo dziwne. Nie uwierzysz, ale to ja byłam Daisy. Nie wiem, co się stało dalej. Daisy, to ja, PJ! Szukałem cię wszędzie! Nareszcie, spotkanie! Jak słodko! Ale jak możemy wrócić? Rozpoznaję was! Uwielbiam Poppy Playtime! Pokażę wam coś! Jestem na nowym poziomie! O czym ty mówisz? Czy gra zabierze nas z powrotem? Cóż, spróbujmy! Znajomi spojrzeli w ekran i zniknęli! Jak to się stało? Mam nadzieję, że wszystko gra! Dotarli do domu. Wspaniale! To była niesamowita przygoda.